Cześć, witajcie na moim kanale ponownie. Dzisiaj jestem nawet bardziej podjarany niż zawsze, bo moja farmerka powiedziała, że skosili żyto i że zaprasza na pole. Dlaczego jestem podjarany jeszcze bardziej niż zawsze? Ano z tego względu, że opowiedziała mi trochę tej historii tutaj tego miejsca, gdzie jestem. Po pierwsze, jest to miejscówka, gdzie byli Wikingowie, to na pewno. Nawet sama nazwa miasta daje o tym znać. Stoję na takiej górce, gdzie za tymi drzewami jest piękny, stary kościół, a ja będę kopał po drugiej stronie, właśnie tutaj. Ta górka schodzi w dół. Całe miasteczko, może nie miasteczko, cała wioska jest właśnie na tej górce tutaj. No i zobaczymy. Ciekawy jestem, co wyskoczy. Zaskoczyło mnie troszeczkę dzisiaj deszcz, niestety. Miałem przyjechać wcześniej, pewnie godzinka, półtorej i zmykam do domu, bo się zrobi ciemno. No ale jeżeli jutro nie będzie padać, to też tu przyjadę i będę próbował swoich sił dalej. Co wam jeszcze miałem powiedzieć? Aha, tutaj dookoła tej górki, dookoła tej malutkiej wioseczki była fosa i ta fosa jest na wszystkich praktycznie mapkach. Nawet ta farmerka mi opowiedziała o tym, że tu jest fosa, tu była fosa, więc naprawdę warto spróbować pokopać. Zobaczymy. Jestem pełen nadziei, że będzie tutaj wyskakiwało dalej coś fajnego. Trzymajcie kciuki. Widzimy się zaraz. Hej! No i tak 2-3 minutki chodzenia. Chyba jest pierwszy muniaczek. Tak to wygląda. Już jeszcze nie odklejony dobrze przeze mnie. Spójrzmy, co to może być. Może to być jakiś George. Tak, to będzie George. Dobra, fajnie. Zapowiada się. Nieźle, oby tak dalej. Ciemno już się robi bardzo. Schodzę z tego pola, chyba mnie dzisiaj pokonało. Kopię jakieś, nie wiem, 40 minut max. Wyszła teraz mi taka klamerka, nie wiem, myślę, że to jest XIX wiek. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ładne, mimo wszystko. Pole mega fajne, ale jest zaśmiecone właśnie taką folią. No i dzisiaj mnie pokonało. Super lokalizacja, ale widać, że pełno śmieci z gospodarstw zostało wyrzucone tutaj na tych polach i ciężko się kopie. Nie spisuję na straty tego pola. Myślę, że przyjadę tutaj jeszcze jutro. Dobra. Trzymajcie się. No i co? Wstyd się przyznać? No, może wstyd się przyznać, ale posłuchałem żony, bo zapytałem się, gdzie ja mam iść? Wracać tam, gdzie byłem wczoraj? Powiedziała, no idź tam, gdzie byliśmy razem. No, fajnie przeorali, cały rok prawie kopię po tym ściernisku, a teraz przeorali ładnie i wyrównali, więc warto wrócić. Fajne znajdki tutaj wychodzą. No i jestem na tym polu z powrotem. Coś tu mi wyszło, nie wiem, co to jest kompletnie, ale mówię, nagram dla was, to coś dziwnego, ale myślę, że warte pokazania. Na pewno jak to umyję, to więcej detali się pojawi. Tutaj chyba była jakaś dziurka z jednej, z drugiej strony, to było wieszane, nie wiem, do czego to jest
I co to mogło być? Nie wygląda to na nowe. No, także coś się zaczęło dziać. Idę dalej. Zobaczcie. Chodzę na tym polu praktycznie cały rok. Non stop wychodzą fanty. Tym razem wyszła Wiktoria. Już starsza Wiktoria. Będzie rok 1886 rok. Super. Lecimy dalej. Słuchajcie, jest już zachód słońca znowu. Nie mam pojęcia. Powiem wam, że na 30% może być to sreberko, bo nie rozklejałem tego. Cienkie jest po prostu. Wygląda to tak. No nie wiem. Możliwe, że nie. Ale sprawdźmy. No nie. Niestety. Nie tym razem. A może? Nie no, sreberko chyba. I to... Srebro. O. Hammer czy co to jest? Z dziurką. No to w takim razie, jeżeli jest to z dziurką... Słuchajcie, jest to według prawa angielskiego skarb. Musi być zgłoszone do Flow. Jest to bardzo dziwne srebro. A to bardzo ciekawe. Kurczę, no zaskoczyło mnie to. No wyglądało jak podkładka w pewnym momencie. Cienkie bardzo. Tutaj te ranty mi mówią, że to może być srebro, ale tak, tutaj świeci się. Tak, jest to srebro, ale niestety bardzo, bardzo wytarte. No kurczę, ale nie wiem, co to za wzór w ogóle tutaj jest. Fajnie, ale uwielbiam takie znajdki, bo zajmie to trochę mi czasu, żeby to sprawdzić, co to jest tak naprawdę. Lubię takie zagadki. Właśnie dlatego się chodzi też na wykopki. Znajdujesz coś, nie wiesz co to, szukasz, drążysz temat i okazuje się, że coś naprawdę fajnego. Dobra, super. I to dalej. Musiałem się odkręcić w drugą stronę, żebyście jak najmniej wiatr słyszeli. Nie wiem co to dokładnie jest, ale widzę, że jest zielona patynka, więc coś może będzie warte pokazania. Myślę, że to znowu jakaś zawieszka, jak nie wiem, końska, taki pendant czy coś. Tutaj chyba mogą być jakieś wzorki, ale dobra, szkoda mi tego trzeć już dalej. Umyję to i zobaczę. Ale przypuszczam, że to będzie średniowieczna zawieszka, gdzieś tam końska czy coś w tym stylu. Tak mi się wydaje, no to jest czysty strzał. Stara patynka, taka zielona już mocno. Także na pewno nic takiego nowego. Dobra, idę dalej. Piękny zachód słońca. Teraz się jeszcze lepiej prezentuje. No ale... takie rzeczy dla mnie też są przepiękne. Ćwiarteczka, hamerka, tak mi się wydaje. Przecieramy. Zgadza się. Idę sobie drepczę do domciu. I zadudnił hamerek. Drugie sreberko dzisiejszego dnia. Świetnie. Trzymajcie się. Więc moi mili, zaczynamy podsumowanie. Może z tego.
standardowo. Tutaj zaczynamy od monetek, wycieruszków. George II. Niestety już też zajechaniec. Nie widać daty, przepraszam. No i tutaj Wiktoria. Młoda Wiktoria. 1885. Chyba piąty, tak. Tak, ogromna kulka muszkietowa znowu się trafiła. Tutaj chyba coś od skórzanego jakiegoś paska, to było mocowane, zaginane z drugiej strony. Kawałek ołowiu, też nie wiem. Dwa rzymki, bardzo wycieruszki. Kawałek ołowianego przęślika. Tutaj prawdopodobnie strap end, to się nazywa po angielsku, a po polsku końcówka od paska, prawdopodobnie tak mi się wydaje. Z jednej, z drugiej strony dziurka była mocowana jakimiś takimi nitami czy czymś podobnym. Dziwny gwoździk, nie wiem, może XIX wiek. Łycha, szkoda, że nie srebrna, jeszcze nie trafiłem. Tutaj nabijeczki też. Dwie klamerki. Te nie pokazywałem wam. Leżała całkowicie na wierzchu. No i tutaj fajne fanciki. Jest tu jakiś wzór. Jakby się tak przyjrzał. To jest jakiś wzór. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Jeżeli macie jakiś pomysł, dajcie znać w komentarzu. No i tutaj mega podobna znajdka, tak jak widzicie, ma jakieś wzorki tutaj. Interesujące, mega. Też bardzo, bardzo stary. Średniowiecze, Rzym, nie mam pojęcia, ale na pewno nic nowego. Już bardzo stara patynka. No i co, lecimy tutaj, no bo tutaj się też zadziała. Ćwiarteczka Hammerka. Tutaj prawdopodobnie albo Henry II, albo John I. Tego nie jesteśmy w stanie już chyba określić dokładnie. No i tutaj sprawa skarbowa, że to tak nazwę, ponieważ ma to dziurkę, było przeznaczone to jako zawieszka i muszę to zgłosić do mojej pani archeolog. Tak jak już wam wcześniej mówiłem, srebrna hiszpańska moneta. Po oczyszczeniu troszeczkę tam wzorków zaczęło wychodzić, po przyjrzeniu się bliżej tej monety byłem w stanie wraz z chłopakami ogarnąć, co to jest za moneta dokładnie. Więc tak się to prezentuje. Super, naprawdę. Kurczę, nie spodziewałem się. Moim marzeniem jeszcze jest hiszpańska, piracka moneta jakaś. Tak to się prezentuje w całości. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za subskrypcję i widzimy się niedługo. Cześć!